Witam wszystkich w kolejnym odcinku Farming Simulator z dodatkiem Titanium. Ja jestem Lawil i mam zamiar przedstawić wam rzepaka. Kolejna porcja rzepaku, tylko jest jeden mały kłopot. Nie mam czym tego zebrać. Uzbierałem troszeczkę kasiory, troszkę się pomęczyłem z misjami związanymi z koszeniem trawy i chyba mnie stać na nowy sprzęt. Więc sobie wskoczę do sklepu, już przeglądałem, stać mi. I patrzyłem na kombajn ten, 12 tysięcy litrów pojemność. Także to będzie dobry sprzęt. Ja go kupię. I teraz żniwiarka. Są dwie żniwiarki do tego kombajnu. Jedna ma 13 metrów rozpiętość, druga 10. Nie kupuję tą, co ma 13. Stać mnie. Więc pasowałoby ten sprzęt teraz odebrać i wjechać na pole. Łow mordę, ale to wielkie. Dobra, gąsienice z przodu. Jak ja z tym dojadę? Żeby nie było, pewnie zaraz będzie fail. Nie tą stroną. Sram to. Trawę kosić trzeba. No. I to jest... na kółkach. Teraz wejdź, dobry człowieku, i zastanów się, jak to zamontować. Nie robiłem prób i testów, nie wiem, jestem zielony. I tak to miało wyglądać, że jestem zielony. Ale tu jest całe to składanie. Mogę to przyczepić. Żeby nie było, coś z tym można robić. Dobra. Tylko śmieszy mnie trochę ten fakt, że jest tu ten wózek. Jak to wyłączyć? Dobra. Jest. Złóż, rozłóż. Ale jaja. Można to dostarczyć w ten sposób. Aha! Ile kilometrów na godzinę? 31. O w mordę. Ale kupiłem potwora. Czerwony potwór wygląda jak skorpion. Dokładnie, jak skorpion. Zresztą pole opierdoli tak szybko, że... Nie, aż się boję bać. Mniejsza z tym, nieważne. Tu jest zadanko, koszonko, tu jest kino. Włączam, jadę. Sprzęt jest gotowy i czeka. Mogłem od razu zainwestować... No, tempomat. Ja chciałem tempomat. Mogłem od razu zainwestować w kosiarkę. Ach, trudno. I żeby nie było, pogoda się spieprzyła. Bardzo. I żeby jeszcze było gorzej... Kurde. Następny dzień będzie tak samo brzydki, albo nawet i brzydszy, do tego jeszcze będzie padało. Więc tak wygląda życie na mojej farmie. Na niej kino mam. I traktor przy kinie postawiony. Będę mógł sobie filmy oglądać. Chociaż tyle. No, ale tymczasem trzeba będzie zrobić tutaj trochę miejsca. By samochody mogły się zmieścić. Okej. Teraz czas na powrót. Chociaż uważam, że to się nie uda. Będę musiał dokupić tą kosiarkę do przodu. A tak, w ramach ciekawostki, ten odcinek nagrywałem drugi raz. Jak się kapłem za pierwszym razem, akurat w momencie kupna, że niewiele mi brakuje, żeby kupić ten najlepszy, to siedziałem chyba z pół godziny i wykonywałem misję. Oj, wykonałem ich kilka, ale musiałem się naczekać, żeby akurat trafić. No, kurde, jedź. Na chwilę tu podniosę, będę szybciej jechał. To się miało wyłączyć, ale się nie wyłączyło, trudno. Ale nie trzeba to zaparkować, żebym potem mógł być gotowy do
kolejnego koszenia, ale wróćmy do potwora. Czy ty jesteś potworku? Tak, nie ty. O, jest. Kurde. A i mapka mi będzie potrzebna. Jestem ślepy. Tak jakby było coś widzieć. Jeszcze przy tej pogodzie. Jest. Ja zatrudnię pracownika. Chciałbym dokładnie przestudiować, jak to wszystko, kurde, wygląda. Dobra, zbieraj. Jest rzepak. Aż mi się rura wyprostowała. O, fuck. Patrzcie na to. To jest masakra. Pole zostało opryskane wcześniej, tak jak wcześniej. Ale potwór. Zresztą to weźmie chyba wszystko na jeden raz. I potrzebuje 200 tysięcy, żeby kupić następne pole. O! Nie, jest wyprostowane. Czyli gotowe do wysypania wszystkiego. Ale ładnie zbiera. Kurde! Tamten czerwony, no kurde, robaczek to się kryje. Dobra, pooglądajmy co dalej. Wow. Widać zbiornik. Zbiornik się otworzył. O, znowu kino. Dobra. Jeszcze chcę zobaczyć, jak nawraca. O. I wraca, jadę, skaczę do kina. Czyli nie muszę niczym martwić. Niczym. No. Kolego, dostałeś taki sprzęt do pracy. Ale wjechał. Oho, ale precyzja. I co on właściwie robi z tyłu? Aha, wypluwa te wszystkie niepotrzebne pierdoły. Ciekawe, jak to będzie wyglądało z pszenicą, bo chyba mam zlecenie nawet na pszenicę. No, dobra. Jadę, włączyłem ten tempomat znowu. Kasa się przyda. Dlatego tę misję robię. O kurczę. Coś się tu nie udało. Tutaj za bardzo zboczyłem. Zła widoczność jest. Będziecie mieli pewnie to samo. Za co was przepraszam, ale chciałem nagrać ten odcinek akurat kiedy kupuję nowy kombajn. Tak żebyście widzieli. Żebyście nic nie stracili. No i zaraz będzie koniec. To jeszcze muszę podjechać. No tu podjadę tak. Czy będzie się to zgadzało? Powinno. Jedno zbierać prawie w całości, a drugie zbierać prawie w niecałości. Tu będziemy czekał pewnie jeszcze jeden przejazd. Nie. Nie czeka mnie żaden przejazd. Dodatkowy. Stój! Pięknie. Mój czerwony potwór, chodź. Jest. Kurde, nie mogę się nadziwić. Jak on to zbiera. Dobra, pasowało podjechać przyczepą. Już się nie okazało, że zaraz będę musiał inwestować w nową. Chociaż mogłoby się tak okazać. Jednym sypem. Wow. Dobra, panie kolego, syp. Kupiłem monstrum. O, nie czuję źle teraz. No, nasyp troszkę. Nasyp. No, nasypał trochę.
Ale sadzi. Elegancko, elegancko. Tego będzie kasa. Duża kasa. No, tu go jeszcze będziesz sypał? No, kolego, kolego. No, już skończył. Widzieliście, co się stało. Nie interesuje mnie części zamienne. Stało się coś fajnego. Opłacało się kupować ten kombajn. I to bardzo, byłem pełen pesymizmu co do niego, nie chciałem mówić na początku, ale się opłacało. O, ho, ho, ho. Dobra. Co by się tu przydało? Dokładniej, siewnik. A jeszcze dokładniej, dodatkowy traktor. Ale chciałem kupić jakieś maszyny w końcu do tego koszenia. Zawsze jest coś. Zawsze coś trzeba kupić. Dobra, biorę cię. I będzie mi potrzebne... Co? Żebym nie zrobił gafy. Jęczmień. Zostało 10 godzin. Nie opłaca się. Ale wiecie co? Ja zasieję pszenicę, żeby nie było nudno. Nie trawę. Pszenicę. To, dokładnie to. I niech się dzieje wola nieba. I nie tylko. I zatrudnię pracownika. Niech jedzie z koksem, on też. Kolejnym super sprzętem, który kupiłem. Okej, to nie. To jest mój super ulubiony zestaw. Poprzyglądam się. Jeszcze połowa nie jest zebrana, ale tu widzę 33%. Całkiem sporo. Samochodzie brakło części znowu. Albo nie naprawili tamtego. Cały czas mu brakuje części. Dowieź części, brakło części. Dowieź, brakło. Dowieź, brakło. Tak to wygląda. No istny potwór. Jak ja to sprzedam? Chodzi o rzepak oczywiście. Patrzę na te opcje po lewej. Widzę wszystko. Żeby nie było, to ten sprzęt jeszcze ma możliwość. Chyba zbierania kukurydzy. Tak. Sam z ciekawości spojrzę, bo nie przyglądałem się. No nie. Pszenica, jęczmień, rzepak. Nie dziwię się. Tak, kukurydzę. Jest dobrze, ale ja będę krona inwestował. Czerp kukurydzy, trawy, nasieczkę. Co to jest? Coś nowego? Czyżby? Pięcie trawy i zboże. Będę testował później. Jako, że gram na łatwym poziomie trudności, będę miał dużo kasy i możliwości. Ja kurde tego nie widzę tutaj, jak to będzie zbierało pszenicę, a pszenicę zbiera się w większych ilościach. Kurde, nie wiem. Trzeba będzie zainwestować w przyczepę. Dużą przyczepę. Dużą, dużą. Nie chcę wam palety wełny. Kury, jak tam kury. Jajka zbierałem, sprzedawałem.
Co jeszcze chciałem? Chyba już nic. Tu się na razie dzieje. O. Wow! Jeszcze owoce pracy. Dobra, jadę po przyczepę. Jeszcze to zbiorę i będę kończył. A przyczepa tak daleko, kurde, mogłem tu jechać. No ale trudno. Nie pojechałem. Dobra, park. Przyczepianko jest i... Czyżby pan kombajn stał? God damn it. Nie, on jedzie. Sypie się. Będę musiał chyba to od razu sprzedać. Zobaczę. 22 tysiące litrów. Pojemność przyczepy. Sypie się i sypie. 92%. Nie 22. O! Stuwa! Akceptuj. Nie, panie kolego, nie kolidujmy ze sobą, ja odjeżdżam. Boisko trzeba skosić. Rzepak sprzedać. Dobra, ja sobie to sprzedam w swoim czasie. Jadę z tym. Tutaj też się stąd pieniądze przydadzą. I jakoś to idzie. Kolejne kółeczko. No i zawsze tempomat się drze. Ale czy to chyba robi... Nie robi to żadnej różnicy. Jak czasem sobie przygazuję. Zoram pole oponami. No dobra, nie aż tak często. No, połowa, mniejsza połowa. Już na pewno mniejsza. Dobra, finalizuj już. Koniec. Może bak trzeba sprzedać. Jest, pięknie, to mi się podobało. Wyłączyłem to, żeby nie ryczało. Okej, tu się zatrzyma. Ostatni zbiór. Ostatni. Tylko będzie problem. Będę musiał to wszystko do silosa wsypać tutaj. Nie będzie mi się chyba chciało jechać. Dobra. Czerwony potwór. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. I tym miłym skokiem kończę ten odcinek. Także na razie. Czerwony potwór.